Oglądałem losowanie Buddy. No szkoda, że nie wygrałem, lol. Trochę wkurzające, stary. Maksym zawiesił działalność. No szkoda, co? 4 miliony wyświetleń zrobił live Buddy. Śmieszna rzecz się wydarzyła, bo z tego co udało mi się ustalić, to do Wardęga chyba po tym, że zobaczył, że Olejnik wczoraj dwóch ziomków rozwijał, to się chyba z walki wycofał z nim. Nie no, prawda jest taka, kurwa, że tutaj średniej wielkości pokój jest wyjebany losami, nie? W kurwa popierdolone to jest. Jakbym miał moim ex-influencerskim okiem ocenić, ile tu pieniędzy jest, to myślę, że w okolicach 120 milionów złotych. No ja myślę, że tyle, no. Jeden chłop lata odpalony w Kolumbii, a drugi co wygrał 4-6, to patologia totalna, no to przynajmniej samochód mu pasuje. Ja odnośnie tej akcji powiem tak. Myślę, że tu grubo ponad 100 milionów złotych padło obrotu. To pewnie zapewne też nie jest tak, bo to wiesz, bo to ludzie już... Ja lubię, jak ludzie puszczają taką wozę fantazji i zaczynają liczyć, co można kupić, czego nie. Znaczy wiecie, to też nie jest tak, że 100% tutaj do Buddy idzie, bo to też organizator bierze pieniądze, bo to, bo tamto, podatki, pasratki, gratki i tak dalej. Ale ogólnie fajnie, nie? Myślę, że Budda ma teraz szansę jako pierwszy w Polsce zrobić coś dużego za granicą, bo ma na to pewnie duży budżet. Tu jakiś dom se kupić, tu jakiś kurwa, tu jakieś samochody na zagranicę robić. Myślę, że byłoby to spoko, bo koniec końców, no myślę, że nie było większych możliwości, żeby jakikolwiek polski kanał, czy jakakolwiek polska osoba się przebiła za granicą. W prostej kalkulacji wszystkie hype'owe osoby w Polsce albo nie miały wystarczająco poziomu, albo było po prostu kserokopiarką tego, co się działo za granicą, nie? Więc wiesz, z całym szacunkiem, no ale jak na przykład Freeze miałby podbić Stany Zjednoczone, jak on odbijał Polskę pomysłem ze Stanów Zjednoczonych. Wiesz, o co chodzi, nie? Ja nie wiem, czy jest ktoś taki... O, ja wam wytłumaczę, co chodzi, nie? Bo na przykład jak przychodziły trendy do Polski z zagranicy, coś zrobił MrBeast, coś zrobił tam, nie wiem, PewDiePie czy 15 innych tam dużych twórców, to w Polsce zazwyczaj to było popularne po 3 miesiącach. I do momentu, kiedy jakby ty odwzorowujesz trendy, jak nie tworzysz, to za granicą nikt by tego nie oglądał, bo po co mieliby oglądać jakiegoś Polaka, który robi coś po kimś, nie? W Polsce owszem, to przejdzie, bo nie każdy za granicę ogląda, a poza tym też ludzie lubią, jak wiesz, jest takie przywiązanie narodowo-kulturowe. Ja nie wiem, czy jest jakiś ziomek za granicą, ja przynajmniej nie znam, co robi takie rzeczy jak Buddha, ale jakby Buddha robił takie rzeczy po angielsku, to myślę, że też by to fajnie wyszło, nie? Wardęga na prankach się wybił na cały świat. No, powiedzmy, że tak było. Miał jednego super wiralowego pranka, te inne trochę mniej, ale nawet jak spojrzysz, i to też pokazuje, jak YouTube się rozwinął, chłop na tych najlepszych prankach ma pod 100 milionów wyświetleń, tu 200, nie, na tym Spiderze. Ja to kiedyś mówiłem, jak ten prank wyszedł, ja mieszkałem jeszcze w Hiszpanii i normalnie w wiadomościach w Hiszpanii pokazywali to. I kilkukrotnie też to widziałem, bo pokazywali to w Hiszpanii są takie programy, jakby taki przegląd sieci, nie? Jakieś wiralowe filmy, o czym się mówi, co się wydarzyło, jakieś śmieszne ten. I też o tym pokazywali. No i masz jakieś studio, oni sobie siedzą, tu puszczą jakiś filmik i za chwilę sobie go analizują, jakieś żarty robią, bo to taki czysto humorystyczny jest, nie? Przedtem na Sekście, na tym kanale był właśnie jakiś inny ten, nie? Jakoś inaczej się to nazywało, z taką blondynką. Już nie pamiętam. Tylko wiesz, jak popatrzysz na przykład, jak się YouTube rozwinął, to wiesz, jakieś gówno przejmujemy YouTube'y, no bo sorry, no ale ta nuta nie jest jakaś super. Ma 70 baniek wyświetleń, a nikt tego poza Polską nie odtworzył, nie? To też pokazuje, że teraz takie 100 milionów viewsów to jest nadal gigantyczna ten, ale wcale nie musisz wychodzić poza granicę kraju, żeby to osiągnąć, nie? Pamiętam, że Wardęga mówił lata temu, że TV z różnych krajów kupowało od niego prawa do transmisji tego typu właśnie programy. Mnie tylko zastanawia, jakby co Buddha jeszcze może zrobić, nie? No bo wiesz, jeśli na przykład dużym osiągnięciem, bo to musisz być codziennie jeszcze lepszą wersją samego siebie. Tylko pytanie jest, jaką on jeszcze lepszą wersją samego siebie może być. Bo zobacz, jakbyś miał po kolei jakby dojść do poziomu Buddy, no to wiesz, no to na początku, nie wiem, kurwa, kręcisz jak Jasiu E46 w garażu. Robisz to dobrze, robisz to super, to za chwilę odbierasz jakiś samochód za 100 koła z salonu i robisz tam jakieś inne rzeczy. Potem zwiększasz, jakby tam wiesz, idzie dobrze, zwiększasz poziom, odbierasz następny samochód, następny, tuningujesz jeszcze kolejny, potem wchodzą jakieś, nie wiem, M-ki. Tylko, że problem jest taki, że on już kurwa w sumie, no co mu zostało? Enzo Ferrari kupić? No to będzie miał jeden film, nie? Wiesz, mówimy o ziomku, który tak, ja Aventadora zrobił w Liberty Walku i Huracana, i jakiegoś Huracana STO, wszystkie M-ki jakie były, wszystkie Audi jakie były, tych GTR-ów też mi się liczyć nie chce, wiesz, bo to tak mówisz, o kurwa, dużo GTR-ów, nie? Ale przypomnijmy, że każdy z
Ten GTR to jest jakiś milion, nie? Supry, nie supry, M2 jakąś kurwa, to tam w 5 minut pokazywał, jak potem ją okleili w Betclicka. Rolls Royce'a. No taki tam kurwa. O, driftujemy kulinanem, nie? I teraz co on ma zrobić? Wiesz, to jest właśnie ten problem, nie? Jak musisz ciąć samochód za parę milionów złotych, kurwa, żeby ludzie to oglądali. A jak już raz to zrobiłeś, no to on nie może teraz pójść i sam kluczem kurwa zrobić sobie rajdówki E46, bo to kurwa ludzie powiedzą, stary, cofnąłeś nas 3 lata do tyłu, nie? No nie w Czarnobylu, nie? A nie masz drugiego Czarnobyla. Wiesz o co chodzi, nie? Teraz będzie Koenigsegg Jesko. Znaczy wiecie, wy tak wzięliście zapewnić, że on kupi Koenigsegga. No dobra, kupi Koenigsegga i co? I nagra jeden film z niego? Jakby to jest ten problem, nie? Tokio Drift, loteria 10 aut. No on mówił, że już nie będzie więcej loterii. Że to jest ostatnie. Chociaż z drugiej strony, no to wiesz, nie? Powiedzieć nie pokojowi pełnemu losów, to też jest takie, wiesz...